Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj obczajmy sobie postać Turora na serwerze siódmym niemieckim, gdzie jego celem jest zrobienie top 1 zabójcy na całym świecie. Wiecie jak chcę to osiągnąć, dlatego że już o tym nagrywałem, jak nie to się po prostu cofnijcie do poprzednich filmów. W skrócie zaraz wam opowiem jak to wszystko ma działać. Mam też statystyki Turora z legendarnego lochu, które powiem wam, że są oszałamiające, tak więc pokażę wam je oczywiście. No i specjalnie czekałem z nagraniem tego odcinka właśnie do tej pory, bo już dużo osób mnie pytało, żeby zrobić, jak tam sobie Turo radzi, jak to wygląda, no ale wiedziałem, że będzie chciał ten legendarny loch przycisnąć, więc specjalnie się wstrzymałem. Zobaczymy sobie, jakie ma podstawy, jak mu tutaj idzie, jak z runkami stoi i tak dalej, a na koniec tego odcinka pokażę wam jeszcze trzy awatary, których nie pokazałem w ostatnim odcinku, w którym pokazywałem wszystkie prawie awatary ze speed serwera, które tam ludzie wygrali, dlatego że je po prostu znalazłem w ostatnich dniach. Więc uznałem, że to będzie dobry odcinek, żeby wam je pokazać, bo Turor poniekąd również swój awatar ma dzięki właśnie speed serwerowi. No i okej, myślę, że możemy zaczynać na wstępie. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę. Teraz zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli jeszcze nie subujecie, to subujcie z dzwonem. Piszcie komentarze, co myślicie, czy uda się Turorowi osiągnąć ten jego cel, czyli top 1 zabójcę na świecie, czy też nie. Możecie się wypowiadać, co o tym sądzicie. No i wbijajcie na Discorda, na Twitcha i na Instagrama. Linki macie w przypiętym komentarzu oraz opisie, a my myślę, że możemy sobie powolutku zaczynać. Więc tak, jak widzicie, 370 poziom. Turor na tej postaci, widzę, że tutaj sobie odlicza codziennie, dodaje jeden dzień, może to tak w ramach motywacji. Gra już prawie 100 dni, jak sami widzimy, więc to jest dobry wynik jak na Turora, bo Turor jednak znany był z tego, że wchodził, grał sobie tam kilka tygodni max i po prostu kończył, więc teraz już mamy ponad 3 miesiące solidnej gry, tak więc na pewno wygląda to w miarę sensownie. Zobaczymy, jak długo wytrzyma, czy uda mu się ten cel osiągnąć, czy też nie, bo teraz z tego, co mi pisał, zaczyna już stopować lochy, no i teraz będzie tylko i wyłącznie leciał samą awką pod expa. Nie wiem, do którego levela, szczerze mówiąc nie pytałem, ale z tego, co pisał, na 504 levelu z kopalni duży gem będzie kosztował 10 milionów golda, natomiast na 514 levelu będzie mały gem już kosztował 10 milionów golda i właśnie taki jest, taki plan, że tak powiem, na tą postać ma Turor, dlatego że w tym momencie Turor kopalnie zostawił na 10 poziomie tylko i wyłącznie, dlatego że później będzie farmił te statystyki właśnie kopiąc gemy i skipując. Nie będzie to go kosztowało jakoś bardzo dużo surowce ani nic takiego, no bo to będzie tylko 10 kopalnia, tak więc no plan jest naprawdę mądry, uważam, że ciekawy, no ale pytanie, czy uda mu się to wszystko zrealizować, bo tych gemów również będzie musiał nafarmić bardzo, bardzo dużo, jeżeli będzie chciał się zbliżyć do top 1 zabójcy statystykami, podstawami, no ale myślę, że jest to do zrobienia, zaraz zobaczycie dlaczego, bo po jego statystykach z legendarnego lochu myślę, że faktycznie ma na to duże szanse. Z ciekawostek jeszcze, wczoraj Turor wbił E100, czyli wbił już maksymalne runy na zarządcy, zajęło mu to 97 dni, chyba tam wbił dokładnie E101, tak więc mówiąc szczerze, no również bardzo, bardzo dobry wynik. Rekordy to jest tam nie wiem ile, 95 dni czy coś takiego, nawet nie sprawdzałem, ale w dalszym ciągu te lekko ponad 3 miesiące to jest bardzo, bardzo dobry wynik właśnie na zdobycie tych maksymalnych run. No szkoda, że mu się nie udało przed legendarnym lochem, no ale pewnie na następnym na spokojnie sobie to nadgoni. Zresztą mu tu maksymalne runy w tym momencie i tak jakoś bardzo niepotrzebne. Więc tak jak mówię, z tego co Turor mi pisał, teraz jest 100 lochów, teraz po prostu sobie będzie klikał na expawkę, no i będzie oczekiwał na ten 504 level, żeby już duże gemy mu dawały 10 milionów golda, a na 514 małe i wtedy będzie skipował te gemy i po prostu te podstawy farmił. I teraz może przejdźmy do legendarnego lochu. Jak Turorowi tutaj poszło? W ogóle jakie ma podstawy? To was może też ciekawi. Jak widzimy, zręczności ma już ponad 8000. Ja na moim zabójcy na 390 levelu mam tej zręczności tam chyba 6000 niecałe w podstawie. No ja mam troszkę więcej HP, bo chyba 4500, gdzie Turor ma 3,5, no ale i tak on gra o wiele oczywiście krócej. No i tutaj no zdecydowanie
Te podstawy jak na taki level są potężne. Boki 1630 ma, tak jak widzicie, no ponad 8000 z ręki, 3500 HP, no i szczęścia zaledwie 420, więcej chyba nie wrzuca tutaj, bo w zasadzie nie ma sensu, i tak ma 50%. No i teraz zerknijmy sobie na jego statystyki, oj nie, to sorki, to stary kod, nie patrzcie na to, nieistotne, na jego statystyki z legendarnego lochu, które wyglądają w taki sposób. Oszałamiające, powiem wam szczerze, oszałamiające. Zwróćcie sami, ile jest zarobionego golda, ile jest w ogóle podejść. Lewy górny róg 740, Turor, ten legendarny loch przez te, nie wiem, 10 czy tam 11 dni zrobił 740 razy. To jest moim zdaniem, no nie mam pojęcia, jak on to zrobił, szczerze mówiąc, bo nie chodzi już nawet o grzyby, Turorowi ich nie brakuje, wiadomo, ale tutaj chodzi o czas. On, pytałem się go, czy klikał po prostu przez te 10 dni non stop, mówi, że siedział sobie i klikał. No, psychika ze stali, szczerze mówiąc, bo ja nawet jakbym miał grzyby, to raczej bym nie dał rady tyle razy tego przeklikać, bo no nie, po prostu dla mnie to by było za dużo. Jak widzimy, próba tam, najlepsze podejście jedyneczka, więc lepiej się nie dało. No i zwróćmy uwagę, prawie 30 tysięcy potworów pokonanych, natomiast epików zdobytych 4700. Tak więc no to jest bardzo, bardzo, no potężnie te statystyki wyglądają. Chyba nie widziałem jeszcze większych ani razu. Tak więc no sami widzicie. Zarobionego golda, co w zasadzie najciekawsze, bo Turor to głównie robi dla golda, 12 miliardów. Z tego co mi pisał, Turor zyskał dzięki temu legendarnemu lochowi 4000 zręczności około podstawy, co... No wiadomo, on chciał tam jak najwięcej zrobić w pierwsze 3 dni, bo wtedy był jeszcze aktywny event Wiedźmy, więc te itemki również odkładał do tej Wiedźmy, no i te itemki również mu dużo tego golda dały. Tak jak mówię, jak sam mi napisał, zdobył dzięki temu overall, podsumowując wszystko, czy tego golda po prostu zwykłego, czy właśnie dzięki też tym itemkom, około 4000 podstawy z ręki, więc no sporo, nie? Mimo wszystko sporo, no ale widać po tych jego statystykach, że wygląda to tak, jak wygląda. Tak więc tak się jego postać na ten moment prezentuje. Dobija już prawie 100 dni, jak sami widzicie, no i Turor tutaj z tego co widzimy nie zwalnia za bardzo tempa, powolutku tutaj sobie wszystko robi, no bronie również fajny rozrzut, jak sami widzimy, więc no zresztą robisz tyle razy, no to prędzej czy później ten dobry rozrzut się musi trafić, no nie ma innej opcji, zresztą to i tak teraz nie jest najistotniejsze, bo tak jak mówię, no teraz Turor przechodzi tylko w etap wyrobienia awki, no i gemiki ma takie, po 560 naleźć 10 kopalni, nie ma co oczekiwać jakichś mocniejszych, więc tyle jeżeli chodzi o jego postać, tyle się tutaj pozmieniało z takich najciekawszych rzeczy, no i w zasadzie tyle, odnośnie tam wszystkich szczegółów, jak ta postać ma działać i tak dalej, no to wam w sumie w tym odcinku powiedziałem, ale również nagrywałem już chyba jeden albo dwa filmy o tej jego postaci, kto chce może się cofnąć, no ale spełniłem wasze oczekiwania, bo dużo osób mnie pytało właśnie, co tam się ciekawego dzieje, tak jak już chyba mówiłem albo nie wiem, odcinek miał się pojawić wczoraj, ale że pytałem was na Discordzie, chcieliście odcinek o klasach, to odcinek o klasach wjechał wczoraj, a dzisiaj wjechał właśnie Turor. No i dobra, jeszcze na koniec pokażę wam te awatary. Turor tu oczywiście swój awatar również wygrał, w sensie poniekąd wygrał, że tak powiem, dzięki jednej osobie ze speed serwera, co jakby, no już wam opowiadałem, nie, jak robiłem ten odcinek, w którym oglądaliśmy sobie prawie wszystkie awatary ze speed serwera, no i teraz właśnie znalazłem ja jeszcze dwa, które po prostu nie znalazłem wcześniej, bo przeoczyłem, natomiast Memento, czyli kolega od nas z Discorda, znalazł dzisiaj rano również jednego, którego też wam nie pokazałem, więc dzisiaj te trzy wam pokażę. Po pierwsze jest to taki, ten właśnie znalazł Memento, szczerze mówiąc byłem święcie przekonany, że wam go pokazałem w odcinku ostatnim, bo już ten awatar gdzieś widziałem, także nie wiem jakim cudem on się nie pojawił po prostu w odcinku, no ale wygląda właśnie w taki sposób, Achilleusz, taki ma nickname, no i taki... chyba goblin na to wychodzi, jego rasa, no i szczerze mówiąc taki zwyczajny, nie jest jakiś super, taki o, tak jakoś bardzo mi się nie podoba, ale chyba po prostu rasa goblin mi się za bardzo nie podoba, dlatego też tak to wygląda, tak więc oczywiście również możecie pisać w komentarzu opinię o tych trzech nowych awatarach, bo tak jak mówię, wplotę je. Tutaj mamy Irkasa, Irkas jak widzicie demon, fajny awatar, w sensie dużo osób mówiło, w sensie, tam jak wysłałem go na Discord,
Discordzie u siebie, to pisali co niektórzy, że nawet lepszy chyba od tego Halogena. No moim zdaniem nie, moim zdaniem jest to przesada, moim zdaniem to jest taki zwyczajny, że nie jest jakiś brzydki, nie jest też jakiś ładny, jest po prostu taki zwyczajny, w porządku, no i tyle. W ogóle kojarzę tą gildię chyba z W48, chyba nawet w niej byłem, więc możliwe, że to jest awatar właśnie z W48. No i teraz ostatni awatar, jaki znalazłem, to jest to, Rebel Tube, taki ma nick ziomeczek, no i jak sami widzicie, on... tutaj jak wysłałem na Discorda, to ktoś tam go porównał do Hagrida i moim zdaniem bardzo trafne porównanie. Tamten to był w ogóle demon, chyba powiedziałem, a ten wygląda na to, że jest to po prostu elf zwyczajny, no ale ma długie włosy i faktycznie wygląda trochę jak Hagrid, więc tak jak mówię, dość myślę, że trafne porównanie. No i okej, to by było na tyle, także możecie pisać, co sądzicie o Turorze, o tym jego pomyśle, jak mu tutaj idzie. Możecie pisać, który awatar z tych trzech wam się podoba, jak jeszcze coś znajdę, to jeszcze pewnie tam w jakieś odcinki w przyszłości wplotę, no ale to chyba tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę pod tym odcinkiem, możecie wbijać na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama, linki są przy piętym komentarzu w opisie i możecie oczywiście subować z dzwonem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!